Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się kolejnymi zadaniami. Miałam na oku zadanie Pieśń Rycerskiego Serca, tylko nie wiem, ile nam zejdzie z tym zadaniem. Najwyżej podzielimy sobie odcinek na dwie części. Chciałabym znaleźć gdzieś jakiś najbliższy punkt teleportacyjny, ale widzę, że takowego nie ma. Więc najlepiej będzie, jeżeli... Chociaż wiecie co? Najlepiej będzie, jak się dostanę tutaj. I później będziemy mogli dostać się dalej. Ja dalej jestem przeziębiona, co jakiś czas muszę robić przerwy w nagrywce na to, żeby pozbyć się różnego typu wydzielin z nosa i z gardła, także dalej dosyć męcząca rzecz, ale idzie z tym wytrzymać. Dobra. Do miejsca teleportacji się dostaniemy i od razu dzięki temu będziemy mogli dostać się na błonia turniejowe, także myślę, że dobrze na tym wyjdziemy. I tak, no myślę, że będzie ok. Wioskę mamy tutaj, możemy sobie pojechać konikiem kawałek, jeszcze płotka nie ma ludzi. Dzisiejszy odcinek już naprawdę w 100% chcę, żeby był krótszy, bo moje gardło po prostu... Nie, wiecie co, inaczej, moje gardło nawet w miarę wyrabia. Tylko myślę, że nie wyrabia bardziej mój nos, bo wiecie, im dłużej mówię, tym łatwiej zbiera mi się cała wydzielina. I jest to dosyć męczące, także mam tylko nadzieję, że nie będę miała jakichś nawrotów bólu w głowy, bo to było straszne. Natomiast, no dobra. Ten odcinek już na pewno będzie krótszy. Najwyżej zakończymy w połowie wątku. Bo w sumie, no cóż, i tak też bywa czasami. Odwiedź Guillauma. Dobra, pani Guillaume. W lazarecie? Lazaret to jakaś nazwa na namiot, czy coś w tym stylu? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że mamy z nim co nieco do pogadania. On ma jakiś problem. I chyba ten problem dotyczy... Vivien. No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Okej. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivien unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivien wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu.
Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. No kurczę. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz. Miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. To niecodzienne zadanie. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem. Ale oczywiście chcę cię sprawiedliwie wynagrodzić. Ile zażądasz? O kurczę, dobra. Czyli mamy naprawdę fajną stawkę. Ja myślę, że 580 będzie dobrą kwotą. Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć. Nawet wiedźmy. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? No kurczę, ciekawie. Nie no, myślę, że wypróbujemy to. Postrzelajmy do celu. Możemy zacząć od strzelania, jak wolisz. No dobra. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo jak temu Kupidynowi, który ustrzelił ciebie. Okej. Okay. Wal w czerwone. No dobra. A, już mam wyciągniętą kuszę. Raczej bez problemów. Jeszcze raz? Chyba nie musimy. Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Może zróbmy trening walki najpierw? Z chęcią się rozruszam. Czemu nie? Doskonale. To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Rainfarn walczy halabardą. Okej. Chodź ze mną.
Dobra, idziemy na teren ćwiczebny. W drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na potęgę. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Nie czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. No dobra. Fajnie. W sumie spoko. Taki turniej rycerski. Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Mniej gadania, więcej walki. Ja stanę do walki. Tylko ostrzegam. Ze mną żartów nie ma. Wow. Faktycznie. Pamiętaj, że jeśli wyjdziesz poza arenę, to przegrasz. Jak poza arenę? Mogę jeszcze poćwiczyć. To było dziwne. Dobra, nie da się tak. Wow. Ała, no, gościu. Spodziewałem się, że dobrze ci pójdzie, ale nie sądziłem, że aż tak. Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to... Dobra, no trening. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Chodź ze mną. No idę, gościu. Dawaj. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błon. Kończy się z powrotem na arenę. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za arenę. Teraz tam pójdziemy. Okej, to jest ciekawa rzecz dosyć. No zobaczymy. Kurde, jestem naprawdę ciekawa, jak to ma działać. To będzie chyba trudne. Urodzić się w tu są, to urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. No, coś czuję, że to gdzieś tutaj. Okej, nie wiedziałam, że mogliśmy przyspieszyć, nie? Dobra, nieważne. Damy sobie radę. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. Okej. Dalej, Płotka, dalej! A ja mogę sobie A nie, bo to przecież jest czas. Wszystko w porządku. Dobra, bo ja się muszę nauczyć, jak tutaj jeździć. Będzie trudne chyba. Szczególnie, że jakimś cudem nie trafiłam. Ojojoj, za daleko. Niedobrze, powiem wam. Ojejej. Ej, no to jest trudne, jak się jedzie na tym koniu. Pojedziesz jeszcze raz? Mogą rozstawić nowe kukły.
Dobra, jeszcze raz. Co mi szkodzi? Będzie ciężko wygrać wszystkie te... Okej, na minimapie mi też pokazuje, co jest gdzie, więc to jest plus. No i jakim prawem nie trafiłam w te kukłę, to nie wiem. Zaraz się dowiemy, jak to działa. No, jak w te kukły trafić, to ja nie wiem. To jest jakiś kosmos. Nie trafiłam. Ale prawda jest taka, że ja tego nie potrzebuję. Ja mogę po prostu sobie pojechać bez tego raczej. Ominęłam punkt kontrolny. Ale dupa. Dobra, to jest tylko próba. Łodka, nie tak szybko. To jak? Wystarczy już? Dobra, chuj mnie to, już mam już dosyć. Wystarczy. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor, honor. Dobra. Wiemy już, czym to się je mniej więcej. Chociaż nie powiem, to jest naprawdę trudne. Nie wiem, jak to zrobić. Dobra, ale w sumie nie potrzebujemy tego. To jest tylko po to, żeby nam dodało czasu, a wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć z tym problemów, bo płotka u nas naprawdę dobrze sobie radzi. Zresztą zobaczymy. Najwyżej się gierkę wczyta i będziemy próbować jeszcze raz. Lecimy. W takim razie do namiotu. Witam. Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry. Zgadza się. Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że wasz mość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród
i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Wygodne. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż z Nazairu. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąść? Przysięgnę na podwiązkę jaśnie oświeconej. Na czaple. Przysięganie na czaple to jest nawiązanie do czegoś, ale już zapomniałam. Przysięgam na miłość mojej pani Yennefer z Wengerbergu, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! O kurczę, Geralt! Wow! Idź na strzelnicę. Dobra, czyli co, możemy już zacząć turniej, tak? Palmerin. Geralt jest jak na razie na dole. Dobra, to myślę, że... No, ja jestem przeciążona, tak? Okej. Okay. O Boże, ile ta zbroja waży? Powie mi ktoś? 11 kilo. Chryste. Dobra, to ja może wyrzucę część rzeczy, na przykład... Dużo rzeczy. Dobra, na tym zostaniemy. Dobra, chodźmy. Zobaczymy, jak nam pójdzie na strzelnicę na przykład. Kuszę sobie od razu przygotujemy. I lecimy. Geralt, a niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba,
Będę się mierzył na kuszę z Reinfarnem Zatrę. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do Halfistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. O kurczę, dobra, to zagrajmy. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. Fajnie. Dobra, no, nie będę tutaj gdybać. Skojatel gra. Ciekawe. Dobra, ciebie zamieniam. I Jaskiera też. Dobra. Znowu chciałam skończyć wcześniej odcinek. Miałam zamiar sobie zostawić turniej na kolejny odcinek, a tutaj już widzicie. Naszło mnie, żeby coś robić. Dobra. Polecimy tak spokojnie na razie, bez nerwów. Nie myślałam, że Palmerin będzie grał Skojatel. Przeciwnik spasował. Ma 35 punktów. Nie, to ja spasuję teraz. Dobra, co dalej? Ma 15, którą ja rzuciłam wcześniej. A my może byśmy sobie coś rzucili innego. Jakie ja mam tutaj karty? No, nie za dużo. Triss może sobie rzucimy na początek. Okej, spasował. Muszę niestety wyrzucić dwie karty. Chociaż nie, zrobimy Yennefer i weźmiemy sobie ciebie. I teraz możemy spasować. I ostatnia runda, no to już będziemy lecieć z koksem. Dobra, Zoltan. Dobra, tutaj się jeszcze wstrzymam. Rzucimy sobie szóstkę. Okej. Dobra, rzucę jeszcze jedną. Zaryzykuję na razie. Tak coś czułam, że on pożogę może mieć. Także ja się mu odwdzięczę tym samym. On widzę, że ma to samo. Dobra, pani medyczka może teraz. Szósteczkę z powrotem. Dobra, zrobimy... To zrobimy tak. Tak coś czułam, że może mieć pożogę, ale mimo wszystko mnie to nie boli, bo rzucimy sobie kolejną szóstkę. A on też już spasował, więc my też możemy spasować i oto tym sposobem wygraliśmy z Palmerinem. Gratuluję. W takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia.
Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi, przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Przed wami Horm Akerspark, to książę prosto z Mecht, brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To wiedźmin Geralt z Rivii, niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Dobra, czyli co? Lecimy. Ja mam kuszę, nie? Dobra. Czyli my czerwone tarcze. Dobra, damy radę, myślę. Dobra. No i mamy to. Pięknie. Wspaniały Geralt z Rivii pokonał przeciwnika, roztarł go w pył i miazgę, zawstydził jak grzesznika. Pięknie. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad? Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Dobra, moi drodzy. Tutaj już tą sprawą namiotu zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. W kolejnym odcinku spróbujemy odkryć tajemnicę Vivienne i wygrać pozostałe konkurencje na turnieju rycerskim. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!